The state of Florida has issued a Category Five hurricane warning. Banging on the pipes. Where's their senses? I can distract them for you. Cześć. Na starcie dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego ta recenzja wygląda właśnie w ten sposób, że nie siedzę tam, gdzie zawsze. Otóż przed chwilą dosłownie skończyłem nagrywać tę te recenzję tego filmu, no ale mój aparat stwierdził, że nie zapisze mi pliku i cała moja recenzja, cały mój materiał poszedł się po prostu. Dokończcie sobie sami. Yy, niestety pliku nie ma, także postanowiłem, że już nie będę drugi raz całego sprzętu rozstawiał, tak więc w ten sposób będzie to wyglądało. Co do samego filmu, to wspominałem już w poprzednim odcinku, że właśnie ostatnio na przestrzeni kilku miesięcy. Poprzednich moje kino trochę mnie zawiodło, kilka filmów z tego gatunku mojego tutaj horrorowego się nie pojawiło w ogóle w repertuarze. Na co dzień chodzę do Heliosa, no i jeżeli już coś tam się nie pojawi, to wtedy ewentualnie po prostu dojeżdżam do Multikina trochę dalej, no i parę dni zdarzy się, że spóźnię się z jakąś recenzją. Natomiast tego w ogóle nie było i szkoda, bo bardzo chciałem ten film obejrzeć i zaznaczę na samym początku, że jest to naprawdę dobry film, dobry film rozrywkowy. Jest to horror survival. Trochę elementów gore też się tutaj wkradnie. Producentem jest Sam Raimi, czyli twórca oryginalnego Martwego Zła. A reżyserem jest, ja tutaj teraz spolszczę, Aleksander Aja, który ma na koncie na przykład Blady Strach z 2003, ma na koncie Lustra z 2008, ma też na koncie remake Wzgórza Mają Oczy, ten z 2006, naprawdę spoko był. Także twórca, którego lubię, którego szanuję. No i tym bardziej miła odskocznia, że... Zrobił coś teraz o aligatorach, jakichś animal attack tak naprawdę, to też jest oprócz survivala przecież i fajnie, że nadal jakby jest element wspólny tych wszystkich filmów, bo jest to też gore poniekąd, oczywiście to jest tam parę scenek. Ale jednak koncept zupełnie inny. Chciał się sprawdzić w czymś innym. No i spoko. Jeżeli chodzi zaś o scenarzystów, no to oni napisali na przykład horror pod tytułem Oddział z 2010. I z tego co kojarzę, to był ostatni horror reżyserowany przez Johna Carpentera jeszcze. Teraz głównie działa on powiedzmy jako producent. Na przykład najnowsze Halloween oczywiście też wyszło spod jego produkcji. No i jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, albo jakimś cudem w ogóle o nim nie słyszeliście, albo po prostu chcecie e, porównać, swoje odczucia z moimi, no to ja was zapraszam na dzisiejszy materiał. Crawl, czyli pełzająca śmierć, jest generalnie trochę filmem jednej aktorki, ale nie tylko, ponieważ z dwoma postaciami się zderzymy tutaj, które będą walczyły o przetrwanie, i właśnie na szybko, dla tych, co jeszcze nie kojarzą, zarysuję fabułę. Nasza główna bohaterka, generalnie na co dzień powiedzmy, czy taką dyscypliną, w której ona tutaj jakby się specjalizuje, no to jest pływanie. I też zarys tej postaci fajnie się odnosi do tego właśnie z czym będzie się mierzyła, no bo będzie to walka, konfrontacja z eligatorami i właśnie spora część filmu będzie się działa, ja to nazwę, w wodzie. Jest ona na jakimś treningu, a w zasadzie bardziej na zawodach po prostu. No i po tych zawodach próbuje się dodzwonić do swojego ojca. Ten nie odbiera. No i ona się dowiaduje właśnie wtedy z telewizji, że jakiś huragan nadciąga. Także ogólna sieczka, można tak to nazwać, pogodowa. No więc stwierdziła, że po prostu pojedzie do tego ojca i sprawdzi, czy wszystko w porządku. Niestety, droga jest nieprzejezdna, jest zakaz wjazdu, bo właśnie tam jest największy Saigon, w tym miejscu, gdzie ona chce się dostać. Ale jak to ona mówi, pieprze to. Ominała tę blokadę i po prostu pojechała. Z racji tego, że jest to Animal Attack i że mamy mordercze aligatory, to jest to oczywiście kino rozrywkowe. Niekoniecznie każdy film z podgatunku Animal Attack musiałby być. Od razu kinem rozrywkowym z założenia, jednakże tutaj tak faktycznie się to prezentuje. Ja trochę ten film traktowałbym z przymrużeniem oka, chociażby z pewnego prostego powodu, i od razu powiem, że uznaję to za największą wadę tego filmu, bo o ile on trzyma się realizmu, mimo wszystko, dosyć mocno, to jednak gdyby ten realizm był no tutaj jeszcze bardziej wyeksponowany. Nasza bohaterka dożyłaby może 20 minuty tego filmu, a tak naprawdę pierwszej konfrontacji z tym aligatorem. Bo gdy gdzieś w tle pojawi się jakaś zupełnie losowa, nieznacząca za bardzo dla historii postać, dosyć szybko aligator się z nią rozprawia, czyli zabija, zagryza, odgryza rękę, cokolwiek. Natomiast kości naszej głównej bohaterki są niczym z tytanu po prostu. I ile tych konfrontacji z tym aligatorem się tutaj nie odbędzie... To ona tak naprawdę jest tylko poharatana, tylko podrapana wręcz, jakąś tam ma niewielką ranę, która oczywiście krwawi, ale to nie jest jakby adekwatne przekładając to do rzeczywistości, ponieważ jeżeli ten aligator na żywca zaciska swoją paszczę na jej ręku, i to nieraz w tym filmie, no to z tej ręki nic by nie zostało, nie oszukujmy się. Jeżeli film jest po prostu dobry... To takie naciągane rzeczy dużo mniej mi przeszkadzają aniżeli w kinie, w filmie, który jest po prostu zły do bólu, no to wtedy te naciągane rzeczy jeszcze to potęgują, to jego bycie złym, i tutaj mi to właśnie po prostu nie przeszkadzało. Oglądałem też fragment wywiadu z samym reżyserem, właśnie mówił o trudach na planie, i ja też jestem pełen podziwu właśnie tutaj, jakby przygotowania tego planu, bo wiadomo, zdjęcia trwają kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, a codziennie trzeba było przygotować właśnie. Jakby samo to mieszkanie, bo większość akcji dzieje się w takim kameralnym, zamkniętym, wręcz ja bym powiedział klaustrofobicznym klimacie, bo w piwnicy akurat i te piwnice po prostu zalewa i oni mają coraz wyższy poziom wody. Także po pierwsze właśnie trudy przygotowania tego jakby każdego kolejnego dnia i trzeba utrzymać ten poziom wody, trzeba go podnosić przede wszystkim też. Ale druga sprawa to jest drugi plan, właśnie to, co się dzieje w tle, właśnie huragan, wichura, ulewy. Tutaj jakieś drzewa spadają, jakieś samochody rozwalone. No jednak to wymagało tutaj sporo pracy i to był właśnie trud dla ekipy realizacyjnej. Ale druga sprawa to jest trud, jaki tutaj musieli włożyć aktorzy. Są to znane twarze, dobrzy aktorzy, którzy utrzymali tutaj naprawdę poziom tej produkcji, właśnie na tej belce takiej aktorskiej. Natomiast też właśnie weźmy pod uwagę to, że musieli grać głównie w wodzie, że tutaj raz, że oni mieli dużo większą trudność, aniżeli byłaby to zwykła akcja osadzona na przykład w domu, który no, nie zalewa się najzwyczajniej w świecie z minuty na minutę. Dwa, że jednak w charakterze tutaj operatora i jakby ruchów wszelakich kamery, to jak po prostu musieli z tą kamerą poruszać się w wodzie czy w momentami pod wodą, no to wymagało już trochę większego nakładu pracy. Oczekujemy od survivala, żeby trzymał w napięciu i to tutaj przez większość filmu się naprawdę udaje. Ja przyznam, że z zaciekawieniem oglądałem tę produkcję, z przymrużeniem oka, o czym wspomniałem, ale jednak też właśnie z taką chęcią Zobaczenia, dowiedzenia się, co się z tą bohaterką rzeczywiście wydarzy, jak to się potoczy, jak ona sobie poradzi w konfrontacji z krokodylem, z aligatorem, w zasadzie nie krokodylem. Więc jednak, utrzymanie uwagi widza przez półtorej godziny. Myślę, że ta produkcja, pomijając te jej niektóre głupotki czy naciągane sceny. No, jest po prostu satysfakcjonująca, można się na tym dobrze bawić. I ja naprawdę się bawiłem i też tego oczekiwałem od tego filmu, że będę się na nim bawił. Szczerze, po zobaczeniu pierwszy raz Zwiastuna byłem trochę sceptyczny, bo myślałem, że może to będzie jakiś kolejny film w stylu dwugłowego rekina, czyli efektów na poziomie Paint'a. Jednakże no, jest to produkcja, która idzie do kina, więc ona musiała stać na, powiedzmy, takim poziomie trochę demek, które było jakiś czas temu ze temem, prawda, ponieważ no jednak nie można sobie pozwolić na żenujące efekty jak w dwugłowych, pięciogłowych rekinach, żeby później to poszło do kina, no jednak byłoby to nieakceptowalne, więc to musiało mieć jakiś poziom, to musiało mieć budżet, i to ma naprawdę dobre zaplecze techniczne, i właśnie tutaj, i reżyserskie, i aktorskie. I same te aligatory też nie rażą po oczach, także moim zdaniem, naprawdę dużo rzeczy się tutaj udało. Jednak najważniejsze jest to napięcie, i też, że mamy dosyć charakterną, odważną, główną bohaterkę, która nie boi się w ogóle iść ratować swojego ojca, czy w ogóle szukać swojego ojca, właśnie w tak ekstremalnej sytuacji. Z tym ratowaniem chodzi mi o to, że po prostu myślała, że mogło mu się coś stać, prawda? A nie chcę też spojerować, więc nie powiem Wam, co się tam dokładnie wydarzyło. Jednakże była bardzo zdeterminowana. Jest to postać, w ogóle postacie te na pierwszym planie, które się tutaj pojawiają, no to są postacie w miarę z krwi i kości. To są ludzie, którzy mają jakiś charakter. Wiemy, co się o nich przede wszystkim, wiemy, czym się zajmują, widzimy ich relacje, wiemy, co się w ich życiu mniej więcej dzieje. I to ma jakąś też wartość, bo. Niestety, ale oglądawszy przeróżne animal ataki, obserwowałem, że jednak często tych postaci się po prostu nie pisało. One były, żeby zagrać, ale nie interesowały nas, jakby nie można było się z nimi utożsamiać. I to też nie działało, bo wtedy bardziej się kibicuje właśnie takiemu krokodylowi czy aligatorowi, żeby rozszarpały tego bohatera czy bohaterkę. A tutaj nie, tutaj się kibicuje właśnie tym ludziom i to chyba na tym ma polegać, żeby nie kibicować przecież. Antagonistą, tak to nazwę, jakiejś, jakiejś przerośniętej jaszczurce, jak to właśnie jest nazwane z ust bohaterki, czy tam bohatera, w pewnym momencie. Poza samą, jakby chęcią przetrwania w tym całym survivalu i w tym kameralnym, zamkniętym trochę klimacie, można też odnaleźć taki morał, właśnie tutaj dotyczący naprawiania relacji między dwoma bliskimi osobami, i też jest to właśnie morał na zasadzie taki, że my jako ludzie. Generalnie, jeżeli mamy jakąś zepsutą relację, na przykład właśnie w rodzinie, czy z przyjacielem, przyjaciółką z kimkolwiek tak naprawdę, to często jest tak, że żyjemy tym swoim życiem, jakby no, nie rozmawiamy o tym, nie próbujemy tego naprawić, a dopiero jak życie postawi nas w jakiejś ekstremalnej sytuacji, no może nie ataku zabójczych aligatorów, ale po prostu jak znajdziemy się w jakiejś, razem właśnie z tą daną osobą, w takiej sytuacji, no nietuzinkowej ja to określę. To dopiero wtedy zaczynamy coś poprawiać, próbujemy te relacje jakoś odzyskać, naprawić, gdzie musimy razem z jakiejś opresji wybrnąć, i dopiero wtedy faktycznie dociera do naszej głowy, że ej, może fajnie jednak porozmawiać, może coś się tutaj da naprawić, i wow, no tutaj żadna niespodzianka da się to naprawić, tylko trzeba chcieć. I właśnie szkoda, że dopiero musi taka sytuacja nastąpić, żebyśmy zaczęli te relacje tutaj odbudowywać. I no, to też między innymi pokazuje ten film. Nie jest taki płytki, że tylko walczymy sobie z aligatorem, prawda? Płytki też nie jest pod względem tego, że ci bohaterowie z minuty na minutę mają coraz więcej wody w tej piwnicy, a nie mogą się z niej wydostać. Także tutaj pół żartem, pół sery, oczywiście, tak metaforycznie i dosłownie można tę płytkość tutaj odbierać. Więc faktycznie ma on. Poniekąd też jakąś wartość, a nie tylko jest taką czystą rąbanką. Zdecydowanie nie jest to najbrutalniejszy film z podręki tego reżysera, na przykład takie lustra czy Blady Strach były dużo bardziej brutalne. Wzgórza mają oczy w zasadzie też. Tutaj jednak nie stawia się na gór, ale te elementy się pojawiają i siłą napędową tak naprawdę jest determinacja głównej bohaterki. Jest to, że ten film buduje napięcie i to tutaj się sprawdza. I największym moim zarzutem jest właśnie jednak tutaj to. Odbieganie od realizmu w filmie, który stara się być jednak mimo wszystko realistyczny. Nadal jest to kino, nadal jest to przecież tylko film. Ale, no jeżeli to by się raz może zdarzyło, to jeszcze przymknąłbym na to bardziej oko, ale to kilkukrotnie działo się dosłownie to samo, bo tak, nie zarzucę temu filmowi braku kreatywności, bo jest on naprawdę pomysłowy i dobrze poprowadzony. Tylko, że na przykład była taka scena, w której bohaterka przy tej konfrontacji właśnie z aligatorem, no znalazła jakąś tam skrzynkę, czy co to tam było, taka w zasadzie druciana wręcz jakaś skrzynka, no nieważne. I zaczęła po prostu wpychać temu aligatorowi to w paszczę, wiadomo, żeby jej nie ugryzł, tylko żeby gryzł tę skrzynkę. No to dlaczego w tym momencie reżyser nie jest konsekwentny w tym swoim działaniu i przy następnych konfrontacjach em, tej bohaterki z właśnie jakimś aligatorem... No nie kreuje akcji w ten sposób, żeby ona właśnie albo walczyła z nim na dystans, albo atakowała go jakimś przedmiotem czy coś na podobę, tylko kilkukrotnie daje jej po prostu taką sytuację, w której aligator zaciska paszczę na jej ręce, a ona nic, no tylko krwawi. Tak jak mówiłem przy konfrontacji innych postaci tutaj raczej od razu mamy gor łamane ręce, łamane kości czy po prostu brutalnie te postacie są zjedzone przez te aligatory. Tutaj tego nie ma i szkoda. Ale jednak, mimo wszystko, nadal jest to dobra rozrywka, na której dobrze się bawiłem. Myślę, że też, jednak, zakończenie będzie dosyć satysfakcjonujące do, dla większości z Was. Dajcie też znać koniecznie w komentarzach, czy lubicie w ogóle, właśnie animalata, czy lubicie filmy z tego podgatunku. A jeżeli nie, no to czy mimo wszystko może dacie szansę temu filmowi, czy lubicie tego reżysera, jak cenicie sobie jego poprzednie właśnie produkcje. A jeżeli kompletnie nie jest to w waszym krągu, kręgu zainteresowania, a i tak obejrzeliście ten materiał, no to dziękuję po prostu za wysłuchanie. Ja daję taką adekwatną, myślę zasłużoną siódemeczkę. Jest to po prostu dobra rozrywka, ale też przy okazji zderza ze sobą dwie postacie z krwi i kości napisane sensownie w miarę postacie... I dorzuca jeszcze tak jak mówiłem jakiś tutaj morał, mam wrażenie na drugim planie, więc dużo aspektów tutaj zostało po prostu spełnione moim zdaniem należycie. Ode mnie to już by było tyle na dzisiaj i mam nadzieję, że forma tej recenzji wam tutaj też nie przeszkadzała, bo się różni od tego standardu u mnie, no ale niestety mój aparat u mnie dzisiaj zawiódł. Komentujcie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!